Mamy białko na ciebie. Aaaa! Dajcie mi spokój! Cholera! Ale byka. Dzień dobry. Czy mam szczęść Boże? Dobry, ja tu jakiś doktor? Doktor pierwszej pomocy. No nie mam czasu na te papiórki, źle się czuję po prostu. Dzień dobry, panie ordynatorze. Nie ordynatorze, a psychologu. Pan psycholog, o. Cholipcia. Pani mówi, że trzeba wypełnić dokumenty, to trzeba wypełnić dokumenty. Ale wiesz, jak jest z babami, one jedno go dają, a drugi myślą. No jesteś psychologiem, wiesz o co chodzi. No i dlatego mówię, żeby pan wypełnił dokumenty. Czyli ona tym razem chodzi rzeczywiście o dokumenty? Tak, tak. Kurczę, wiesz co, bo ona tak trochę zagadywała. Nie wiem, czy ona się na mnie nie smaży po prostu. Wiesz o co chodzi? Dom dane i potem jej będzie wydzwaniać po nocach. To pan da numer. No właśnie, ale o to chodzi, żeby wiesz, nie dzwoniła. Będzie potem dzwonić po nocach i mi dyszeć słuchawko i no. Ludzie są pojebani w tych czasach. No ja, ale wiesz co to jest za trauma? Potem pyta u ciebie, musiał chodzić i zaś 100 baksów je będziesz za godzinę kasować. Spokojnie, pani nie będzie nigdzie dzwonić. Dobra. Dobra, dawaj te dokumenty, bo kolega tu ryczy za ciebie. Co, $300 za to, żebyście mnie no obejrzeli? Ja pierdolę. To jest złodziejstwo w biały dzień. Dziękuję za pomoc. Bo to liczę wszystko ze mną monter. I ty pamiętaj, zapomnij o tym, żeby do mnie wydzwaniać po nocach. Do widzenia. Ryczą na mnie, a tu mam swoja budka po prostu. Mam tu pozwolenie na wjazd. Nie odzywałem się. Starczy trzymać klawisz. Starczy trzymać klawisz voice'a. On board. Oh, hi there. Gdzie? No, I missed the last workers and swingers. Ta, słuchaj, i pamiętaj, pojutrze, żebyś się nie spóźnił, jest ta imprezka. Godzina 19, start. Ta. Godą do ciebie. Mordziu do ciebie. Pamiętaj, 19 startujemy. Przyjdź z koleżankami, z kim tam chcesz. Dobry panu. Dzień dobry, a żeby pan wiedział, że dobry. Dzień dobry. Co czołem, pan czołem w zasadzie. Ta, trzeba czuć szacunek. Co tu robię? No jak to co? Chillera mordziu. Tego mi było trzeba. Słuchaj. Słucham, szefie. Mamy białko na ciebie. Co macie na mnie? Sobie. Białko? Czym tu handlujesz? Odwróć się. Niczym nie handluję, robisz ty jaja, ty popatrz jaką mam bluza. Gadaj, czym tu handlujesz. No niczym nie handluję, gościu, nie rób sobie jaj. Jezus, ile ludzi się tu zebrało. Dobra, obróć się plecami. Ale chwila, panowie. Jest znów procedury, ale chwila. Miał kiedyś wujka w CIA. Ale musicie mi przedstawić konkretny powód, panowie. Ja nie wiem, o co jest grane w ogóle. Obróć się plecami. Panowie, ostatnie zaczyna mi się to nie podobać. Ale możemy przedyskutujmy to na spokojnie. Obróć się ja ci mogę spokojnie wytłumaczyć. No to proszę bardzo. Mamy podejrzenie o handlu narkotykami, jesteś aktualnie podejrzanym. Mamy K9. Jeżeli nie masz nic przy sobie, K9 to powie. I cię puścimy. A do tego co jest potrzebne, żeby był zakuty albo coś? Nie, nawet na początku... Powiem tak, nawet nie zakujemy na początku. Dopiero w momencie, kiedy jesteś wyczuły, podać pod ławkę. Dobra, w porządku. Nie ma problemu. Nic się przecież nie wydarzy, prawda? No raczej, nic by się dawaj nie wydarzyło. Dawaj tu pieska. Spokojnie. No tak co mnie ten pies nie bajsnie ani nic. Nie. Nie ma możliwości. No. To dobrze. Jakieś przedmioty pan przy sobie posiada? No, dwa wytrychy mam.
Ale to tylko tyle, ale to chyba nawet w bucie. Nie, 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 absolutnie, nie bawię się w takie rzeczy. Dobra. Szukaj, Rambo, szukaj. Ja cię kręcę. No, trzymajcie krótko tego psa. Jak mi bajsnie, to was podą. O! O! Co to znaczy? No jadła hot doga, może wyczuł coś. Dobra. Peperoni, kurwa. Czy masz przy sobie ketchup? No naprawdę, nic przy sobie nie mam. Dobrze, dobrze. Aaaa! Dajcie mi spokój! 198 prowadzimy 1080, piesza aktualnie za mężczyzną na molo. Wsiada do pojazdu. Zatrzymaj się, zatrzymaj! Bili. Mogę rozjechać im tego psa. Z drogi! O nie! Nie! Ten gościu jeszcze by mnie wyciągnął z tego auta. Kurde, spieprzaj dziadu! Blokujesz mnie! Tragedia, ej, to się ślizgo tu. Nie! Nie, co ja zrobiłem? Co ja tu najlepszego zrobiłem? Nie! Mam przedupane! Wolf miał być czysty! Miał zacząć życie na nowo! Chciałem sprawdzić, jak się to dealuje! To nie tak miało być! Nie! O, ale życie jest skurwysyjskie! Muszę ich zgubić. Kruca Fuchs. Miało być tak pięknie. Full skupienie. Nie. Ty chyba ich cykłych. Ale może być problem z tym autem. Nie. Pamiętaj, po to kupiłeś Sunrise'a. W sumie racja. W sumie to racja. Brawo, no pięknie, nie? Na moje to ten pies wyczuł takie kiełbasa. Zszwędał się obok budki z hot dogami troszkę za długo. Myślałem, żeby tam zeskoczyć z tego mostu, ale kurde, przecież ten pies by mnie dopadł. Nie! Jezu. Może przez to właśnie, że to auto się ślizgo, to się udało, ale jak ja już ten... Jeszcze żeś przyjechał policjanta, właśnie. A on tam... Kurde. Ja go nie chciałem przejechać, ale to auto się tak ślizgało, że nie dało się po prostu. Po prostu się nie dało. Dobrze. Ale ja już wiedziałem, że chyba mnie nie dogonią wtedy, jak ich minąłem. Jakby się tam minęli po prostu. Siemanko, mordziu. No, ale co tam chciałeś? No słuchaj, bo troszkę się wpierdoliłem w maliny. Słuchaj, czy jest jakaś opcja zmienić tablice rejestracyjne w aucie? Nie możemy czegoś takiego zrobić, jako warsztat. A jako kolega? Nie jestem w stanie ci tego zrobić, stary. Nawet gdyby, to ja nie jestem w stanie czegokolwiek aktualnie robić w moim stanie. Kruca Fuchs, bo wiesz, że jakby zasłanianie się swoim niepełnosprawnością nie zwalnia cię z koleżeństwa. Takiego numeru. Tak się nie da. Kruca Fuchs. Co odjebałeś? No wiesz co, pomyślałem, że pójdę spróbować jak jest na starych śmieciach i ruszyłem na molo.
I wiesz, trochę sobie tam podilowałek i przylecieli z jakimś psem. I kurwa, w ferworze walki uciekłych i chyba potrąciłem kogoś w mundurze, tak mi się zdawało. Dobra, jest. Zostaw to auto na jak najdłużej. A jak myślisz, mają moje tablice? Myślę, że tak. Krótca fuks. Dobra, to ja się chyba na Sancheza przyciepnę. Wrócisz na stare śmieci. Chyba tak zrobię, wiesz, chyba tak zrobię. Jakiś policyjny scout jechał obok Burger Shota. Cholipcia, jest na swojej menelni, tu mnie nigdzie nie namierzy. No i dobra, ty mówisz tam obok Mirror Parku. Dokładnie, widzę, że pamiętasz. Pamiętam, tak. Ach, dobra, to dzięki za info. Będę się odzywać, muszę się schować. Na razie. Na razie. Dobra, ładuję się. Okej. Okay. Już mnie schizuje wszystko. Ty, to jest Miles! Miles, to ty? Siema, Wolf? Siemanko, kurwa. To jo! Jo cię dupia, co ty tu robisz? Bracie! Siemano! Ja cię kręcę, w życiu nie spodziewałem się, że cię tu spotkam! No, już tak trochę się bujam z ziomkiem. No ja cię, ty, powiedz, że z grubym się bujesz jeszcze. Nie, gruby nie, nowy jest, nie znasz go, ale polubi ci się raczej. Ty, coś niesamowitego, Miles, musisz mi dać do siebie numer, 1000 lat żeśmy się nie widzieli. No, a co ty teraz robisz? Wiesz co, no właśnie spierdoliłem policji, bo bawię się w handel. Wiesz, o co chodzi. No. Kurde, dawaj mi swój numer, Miles, no. Ja cię kręcę, w życiu nie pomyślę, że cię tu spotkam. No, ja też cię dawno nie widziałem. No. Za 70 dolarów sztuka. Już ci daję, 897. 897. 766. 7, czekaj, 897? No. No, co dalej? 766. No. 4. 4, dobra. Dam ci strzał od razu. Dzwonisz, no, siema. No, siema, no to jo, Wolf. No, siema, Miles. Ale i jaja ty. A reszta chłopaków, jak tam? Kurwa, wiesz co, troszkę się pozmieniało. Rozpadł się nasz gang, jeden na drugiego się rozprął, jeden nie żyje, serio? Chyba na jej obstołek, no tak to wygląda. Tak w sensie, nie, ja się na nich nie rozprółek, to że ja zostałem nie znaczy się rozprółek. Powiedz co, robiliście te napady tam dalej i coś? Kurwa, wiesz co, co myśmy porobili, przez chwilę byłem szefem tego miasta. No kurde, no, dalej tu mieszkasz? Znaczy tu jest, tu wynajmuję komuś, wiesz, sprawdzą właśnie, doglądą czy płaci, Spoko. Ja to wiesz, w jakimś apartamencie mieszkam, mam ich dużo. Kurde, no. To nie wiem. Wiesz co, Majs, muszę teraz lecieć, no ja też, spikniemy się jeszcze, na razie. Halo, halo, czy jest tu może mój lokator, który tu wynajmuje? Halo? Halo, halo? Czuję prywatne. Edycja ruchacz. Tu chyba se ktoś zostawił autko. Dwa wytrychy to w sam raz. Nie, niemożliwe, że miałem dwa Sanchezy. Cholera! Ja cię kręcę, to z jego winy było! Na czerwonym można w prawo, zno przepisy! Może i na czerwonym można, no ale na prostej już jednak nie. Przepraszam bardzo, panie komisariancie, troszkę mnie poniosło, wie pan, nowe autko testuję. Mm-hmm. Znaczy moje, nawet nie moje, pożyczone. Dobra, to przede wszystkim autko do naprawy,
Po drugie, stosujemy się do sygnalizacji świetlnej. Po trzecie, noga z gazu. Jasne, najmocniej przepraszam, jeżeli się kłanią. Świetnie, miłego. Jasne, miłego. Cholera czerwone. Ja cię kręcę. Co jest, jakiś slot mają? Nie. Kurwa, długo jeszcze będzie ten czerwony, rozdupi mnie tu zaraz. Jak nie zajarą, to zaraz się udusza. Kurwa, jebano heroina, w co się wpierdoliłeś? Kajne szlausy! Kurwa mać. Jezus Maria, jaka jest te zielone. Jezu. O. A, to jedziemy. Sanchez. O, jest. O nie. Pobocze zjeżdżamy, na pobocze zapraszam. Jasne, jasne, przepraszam bardzo, a ty przejechałeś na czerwonym. To przez te słuchawki chyba nie dosłyszałeś. Na pobocze pan zjedzie. Oczywiście, oczywiście, już zjeżdżam. Ale zjedzie pan z tego chodnika, ustawi się na prostych dowozu, będzie super, co? Czyli przed was? No, przed nas, przed nas. Jasne, jasne. Tak, może być? Zajebiście. Dobra, jasne, że... Pan silnik, przygotuje pan dokumenty i trzyma ręce na kierownicy. Dobra, dobra. Puszcza pan pojazd. To są oni, nie? No to pewnie przez te słuchawki musiał ich nie dosłyszeć i nie dosłyszał jak światła czerwonego. Dobra, bo to są oni. Oni na pewno wzywają posiłki, za długo to się dzieje. Nie wiem, kaj na placu budowy idzie przejechać. Także musimy zawrócić. Kurde, będzie tu ciężko dzisiaj, tak ja to go do mnie. O tak. Chyba mnie widzieli, co? Tak by mi się zdawało, że to oni byli. Ja. Dobra, tu jest park, tam po tym w sensie jest park. Oj, będzie ciężko, rozdupczonym Sanchezem, nie? Ale dobra. Tu do góry i w lewo jest park. Idzie tam przejechać. To już jest wytrenowane kilka razy. Coś jeszcze z tej topografii zostało, nie? Leszcze! Chyba nie ma szans, co, żeby znajdli. Nie tu. No w chuj najebane przypały, nie? No bo kurde, ich tela dzisiaj jest na tym mieście, że się nie da po prostu. Po prostu się nie dało, oni byli na każdym skrzyżowaniu.